Program Gość Dnia, Jakub Pochwyt, witam serdecznie ze studia telewizji TVT, w którym dziś razem ze mną pan Józef Kruczek, radny Rady Powiatu Gliwickiego. Dzień dobry, panie radny. Witam bardzo serdecznie mieszkańców, witam pana redaktora. Panie radny, przyjazna energia w powiecie gliwickim, tak nazywa się klaster energii, który od kilku lat na terenie powiatu działa. Pan był jednym z głównych jego inicjatorów. Proszę nam przypomnieć, jakie są założenia tego klastra, po co on w ogóle powstał? Znaczy, klaster powiatu gliwickiego powstał w 2000, to był taki zamysł w 2017 roku wraz z kolegą, panem Włodkiem Gwiżdżem, żeśmy postanowili, że utworzymy. To był wtedy taki trend powstawania tych klastrów i dlaczego by to nie miało powstać w naszym powiecie gliwickim. I od tego czasu się to zaczęło. Zaczęliśmy się angażować. W 2018 roku później uzyskaliśmy certyfikat. A jakie cele tego klastra? To jest walka z niską emisją, budowa odnawialnych źródeł energii, stricte OZE, więc te cele miały przysparzać kierunek tego działania, tego klastra, tak? I sięganie oczywiście po fundusze europejskie. Proszę powiedzieć, przez te kilka lat, jaką pracę w tym temacie udało się państwu wykonać? Otrzymaliśmy certyfikat, jako nie jedni z licznych, którzy mamy ten certyfikat. On został rzeczywiście w 2018. Od tego czasu widzieliśmy, że troszkę te klastry zostały pozostawione samemu sobie, więc żeby nie pozostawiać tematu tak szczytnego dla naszych mieszkańców, jak i dla naszych włodarzy z naszego powiatu, a nie tylko, bo i inne powiaty sąsiadujące z nami również mają zamiar gdzieś z tego bochenka chleba, z tych dofinansowań wziąć troszkę, uszczyknąć dla siebie, więc postanowiliśmy, że pójdziemy dalej. No i taki zamysł powstał o powołaniu Związku Powiatowo-Gminnego, ale i nie tylko. No, ten Związek Powiatowo-Gminny ma być stricte związkiem gminnym, do którego wejdą powiaty ze swoimi jakimiś tam drobnymi wkładami. Panie radny, pan wspomniał, że klaster energii otrzymał specjalny certyfikat. Proszę powiedzieć, co taki certyfikat oznacza i co on klastrowi energii na ziemi gliwickiej daje? Nie ukrywam, że wtedy certyfikaty miały pociągnąć za sobą pieniądze. No niestety, troszkę to zostało gdzieś zapomniane i jak brałem udział w wielu konferencjach i w Małopolsce, i na Śląsku, analizowaliśmy, jak to teraz można było ten certyfikat wykorzystać. Uważam, że jest to dla nas taka trochę przepustka, że zostało to przez ministra energii gdzieś docenione, nasze starania, bo wcześniej trzeba było stworzyć taką strategię na dany region. Myśmy tę strategię wspólnie z kolegą Włodkiem żeśmy stworzyli i ta strategia jest. Czyli mamy jakby kierunek działania tego naszego klastra, a już w najbliższym czasie i Związku Powiatowo-Gminnego. Panie radny, właśnie przejdźmy teraz do tego kolejnego pomysłu, a więc wiele się mówi ostatnio o utworzeniu tego powiatowo-gminnego związku. On ma się nazywać Śląska Energia. I w jaki sposób to się łączy z tym klastrem energii, o którym pan mówił przed chwilą? Klaster energii jest i on zostanie wchłonięty przez ten Związek Powiatowo-Gminny. Oprócz tego mamy w zamyśle taką strukturę, tutaj klaster, który będzie energetycznie działał, a obok jakiś na przykład Dolina Wodorowa, o którym jak mówimy, wiemy dobrze, że o wodorze się bardzo dużo mówi. I to powinno praktycznie nam pomóc w pozyskaniu bardzo dużych środków, które płyną z Urzędu Marszałkowskiego, czyli z tych programów. Odbyły się już pierwsze spotkania robocze. Na tych spotkaniach omawialiście zasady działania tego związku. Proszę powiedzieć, co podczas tych spotkań udało się wypracować i jakie kierunki działań żeście państwo sobie wyznaczyli? Znaczy, na wstępie rozmawiamy z naszymi włodarzami gmin, bo nie ukrywam, że jest to dla nas priorytet, bo trudno by było mieć Związek Powiatowo-Gminny, gdzie sięgamy po innych włodarzy, a nie po naszych z naszego powiatu. Więc zrobiliśmy już pierwsze spotkania z naszymi włodarzami. Zostały przedstawione różnego rodzaju problemy i zmiany w statucie, zapytania również ze strony włodarzy, jak to wszystko ma być wyglądane, jak ten szkielet ma wyglądać, kto tym ma zarządzać, jak ta spółka, bo wiadomo, trzeba powołać jakąkolwiek spółkę, która będzie koordynować te wszystkie działania na terenie powiatu gliwickiego. Włodarze tych gmin są żywo zainteresowani tymi działaniami? Widzimy zaangażowanie ze strony włodarzy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, to jest na najbliższym G8, który ma się odbyć w tym miesiącu, zostanie podpisane już wstępne porozumienie o wstąpieniu i utworzeniu tego związku. I to praktycznie daje już tak zwaną przepustkę do realizacji tych wszystkich zadań, zamysłów i strategii, tak?
Panie radny, a proszę powiedzieć, jak na te wszystkie działania zapatruje się zarząd powiatu gliwickiego na czele ze starostą Waldemarem Dąbkiem? Czy to są osoby, które kibicują tym rozwiązaniom? Pan starosta Waldemar Dąbek, jak i cały zarząd od samego początku, od 2017 roku kibicuje tym wszystkim naszym pomysłom i te pomysły, które my przedstawiamy, mam wrażenie, są innowacyjne, bo na dzień dzisiejszy nie ma, chociaż widzę, że już niektóre powiaty zaczynają na tym analizować te nasze pomysły, które, bo nie ukrywam, że myśmy również po różnych powiatach jeździli, przedstawiali na temat i gdzieś to po prostu w zamysłach tych wszystkich włodarzy zostało. Jak to można rzeczywiście zrealizować? Panie radny, w tych spotkaniach roboczych brali także udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Proszę powiedzieć, w jaki sposób marszałkowie na ten temat się zapatrują i czy oni również podpisują się pod tym Państwa pomysłem? Jak najbardziej. Na jednym ze spotkań z wodarzami była pani marszałek Izabela Domagała, która przedstawiła, mi się wydaje, bardzo wyraźnie naszym wodarzom, iż jeżeli pójdziemy w takim większym organie samorządowym, to jest dodatkowa punktacja, ażeby sięgnąć po środki, które są na ten region śląski bardzo duże. Musimy mówić o środkach powyżej 4 miliarda euro, czyli powyżej 2 miliardów jest z regionalnego programu operacyjnego, a kolejne 2 miliardy jest z transformacji energetycznej. Także tutaj naprawdę na stole jest wielka stawka, o którą, nie ukrywam, im szybciej, tym szybciej będziemy mogli po te pieniądze sięgnąć. A mówi się, że duży może więcej, zatem proszę powiedzieć, jakie są Państwa ambicje, ile tych pieniędzy tak naprawdę chcielibyście ściągnąć, no, przede wszystkim do powiatu gliwickiego na odnawialne źródła energii i na nowe, innowacyjne rozwiązania? Ja już wcześniej rozmawiałem, bo nie ukrywam, że w naszym zamyśle są utworzenie, żeby po prostu włodarze, którzy zawiążą ten związek powiatowo-gminny, została przez nich powołana spółka komunalna, stricte spółka komunalna, czyli z pełnym wkładem stuprocentowym samorządów. Ona ma wykonywać te zadania energetyczne. Sama gmina, jeżeli wystartuje do takich wniosków, obawiam się, że ta punktacja będzie niska, ale jeżeli wystąpi to cały związek w imieniu włodarzy, a musimy mieć świadomość i myśmy to też włodarzom przedstawiali, że pierwszym takim celem, takim strategią, którą my chcemy, ażeby ta spółka realizowała, to jest najpierw planowanie energetyczne. My musimy mieć świadomość, ile mamy piecy, ile mamy instalacji fotowoltanicznych na naszym terenie, na terenie powiatu, ażeby ten plan taki w Excelu, który zostałby przedstawiony wodarzom, widzą, co się dzieje w danym momencie. A spółdzielnie energetyczne, o czym się bardzo dużo mówi, bo brałem udział w konferencji jednej z Małopolsce, ażeby pokazać tą drogę, co ma być z tą transformacją energetyczną, w jakim kierunku iść. Ja mówię, gdyby się zaangażować na dzień dzisiejszy, zaangażować mieszkańców do tego działania, ażeby w sumie wspólnie mogli mieć korzyści, łącznie nie tylko samorządy, ale i mieszkańcy, byłoby to sukces, bo mamy problem z jedną rzeczą i to już nieraz podsumowałem na niejednych spotkaniach, o czym mieszkańcy do końca nie wiedzą. Na dzień dzisiejszy są takie trochę chaotyczne realizowanie odnawialnych źródeł energii. Kto ma pieniądze, ktoś dostanie dofinansowanie, ktoś buduje, ale jeżeli tych instalacji będzie bardzo dużo, albo wejdą prywatne firmy, o czym na przykład mieszkańcy, włodarze nie do końca może mają świadomość, ale patrzą troszkę w innym kierunku, doprowadzimy do sytuacji, kiedy inwestycje z własnych pieniędzy wykonanych przez mieszkańców zostaną wyłączone ze względu na na podwyższenie energii w samej sieci energetycznej OSD, czyli naszego Taurona, który tutaj jest operatorem u nas, i mieszkańcy, wyciągając potężne pieniądze na te instalacje, nie ukrywajmy, bo to są duże, zostaną i te urządzenia wyłączone. I kto ma kontrolować? A jeżeli będzie taka strategia związana ze spółdzielczością energetyczną, to samorządy będą kontrolować, bo wiedzą, ile dane sołectwo jest w stanie przetworzyć te energii, że tak powiem, a ile jest w stanie maksymalnie ją wytworzyć, ażeby zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców. Panie radny, proszę zatem powiedzieć, na jakim etapie znajduje się ten proces powoływania związku, kiedy tak naprawdę możemy się spodziewać, że on już legalnie, jako taki osobny podmiot będzie funkcjonował i kiedy będzie mógł zacząć starać się o te europejskie pieniądze? Znaczy, europejskie pieniądze startują od 2022 roku. Ja nie ukrywam, że my już jesteśmy spóźnieni i jeżeli nie zawiążemy tego do kwietnia, to obawiam się, że nie będziemy w stanie zrobić planowania energetycznego w tak szybkim tempie. Na dzień dzisiejszy tych już startują inne miejscowości, większe również, więc mamy bardzo mało czasu, żeby to. Panie radny, żyjemy w województwie śląskim, a wiadomo, że w województwie śląskim bardzo wiele mówi się o węglu i to w sposób szczególny. Proszę powiedzieć, czy przez te wasze działania chcecie, aby powiat gliwicki zupełnie w ciągu kilku najbliższych lat od tego węgla się odciął?
Co do węgla, nie chciałbym tutaj mówić o kopalniach, bo słyszymy różne informacje z zachodu, które płyną, gdzie OZE niestety są momenty, gdzie staje się zawodne. Ja byłem również i u nas na wiatrakach, i które są, jak wiemy, powstały 20 wiatraków 3-3 megawatowych, potężna inwestycja, ale bezpieczeństwo energetyczne za bardzo na tym bym nie starał się, nie naciskałbym na to, żeby to bezpieczeństwo energetyczne zależało tylko od OZE. Więc węgiel jak najbardziej powinniśmy ograniczać te śladowe, ślady węglowe na naszym terenie. No zobaczymy, jak to pójdzie, ale ja uważam, że OZE dla mieszkańców, którzy by mieli obniżone koszty za energię elektryczną, jest bardzo znaczące, a co najważniejsze, klimat, powietrze. To jest po prostu dla nas największy cel. Panie radny, no to porozmawiajmy o tych konkretach. Jak tak naprawdę w przyszłości, dajmy na to za 10 lat, powinna wyglądać ta polityka energetyczna, polityka związana z odnawialnymi źródłami energii na terenie powiatu gliwickiego? Jak w przyszłej dekadzie powinien powiat gliwicki wyglądać pod tym kątem? Jak powinien wyglądać? Jeżeli mamy tą spółkę komunalną, która ma to koordynować, te działania, ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że mamy sołectwa, które są tą spółdzielnią energetyczną, generują energię elektryczną. Wiemy, że na dzień dzisiejszy ustawa z 2019 roku, nowelizacja ustawy dotycząca spółdzielni energetycznej gwarantuje brak opłat za dystrybucję, brak opłat za OZE, brak opłat za różnego rodzaju przesyły, a to, co jest najważniejsze, będzie brak akcyzy podatkowej za energię elektryczną. I teraz takie spółdzielnia energetyczna będzie mogła dystrybuować tą energię wytworzoną i wykorzystywać, żeby ten nadmiar przekazać swoim mieszkańcom wewnątrz, bo nie każdego stać na przykład, nie ma możliwości takich, ażeby na odpowiednich dachach tą energię postawić. Ale to, co jest najważniejsze, z czym się wszyscy na dzień dzisiejszy borykają, to są magazyny energii. Ale mają Państwo takie ambicje, żeby praktycznie każdy dom czy każda budowla były niezależne energetycznie i były w stanie same tą energię wytwarzać? Czy o to tutaj chodzi przede wszystkim? Głównie o to chodzi, ale ja dalej twierdzę, że to ma być zorganizowana spółdzielczość energetyczna, żeby wszyscy mieszkańcy mieli na to przełożenie. Ja wierzę w to, że łatwiej rozmawiać z mieszkańcami, stawiając jakąkolwiek farmę, kiedy mówimy, że to jest farma, gdzie korzyści z tego będą mieć głównie mieszkańcy. Głównie mieszkańcy, a nie przedsiębiorstwo prywatne, które chce postawić, bo ma taką możliwość i zabije te wszystkie nasze mikroinstalacje na tych dachach z tego względu, że mając podpisany certyfikat na dystrybucję energii, nie będzie mu można tego wyłączyć. A sieci energetyczne w Tauron, które się rozwijają, ale rozwijają się w bardzo małym tempie, więc tu może być duży problem z tym bezpieczeństwem energetycznym z tych odnawialnych źródeł energii. Podsumowując, można powiedzieć, że chcecie być taką zieloną wyspą na tym, powiedzmy, brudnym i zanieczyszczonym terenie województwa śląskiego. Czy to jest właśnie ta droga, którą powinni wszyscy dążyć, aby pozbyć się w końcu smogu? Tak. To jest główna droga. Uważam, że jesteśmy w stanie, bo na dzień dzisiejszy dochodzi do sytuacji, kiedy ludzie budują mikroinstalacje, a mając nadal kopciuchy, tak? A my chcemy po prostu iść do tego mieszkańca, deklarując mu chęć pomocy, mówiąc, tłumacząc, chcemy iść po miękkie środki do WFOŚ-u po to, ażeby uzyskać pieniądze na jakiekolwiek konferencje, sympozja, spotkania z mieszkańcami, żeby im przedstawić, jaka jest droga tak naprawdę. No właśnie, panie radny, w kilku zdaniach na sam koniec podsumujmy, co tak naprawdę może się stać, aby ten scenariusz, o którym żeśmy przed chwilą rozmawiali, mógł się spełnić. Jak powiem, że dążymy do zielonej wyspy, to ktoś może odebrać w jakim czasie. Ja uważam, że jeżeli my wszyscy się zaangażujemy, mieszkańcy, nie zrzucajmy tego na samorządy, bo samorządy nie do końca sobie z tym wszystkim bardzo szybkim tempie dają radę. Ale jeżeli my wszyscy się zaangażujemy, uważam, że ten związek może pomóc nam w uzyskaniu tej niskiej emisyjności, czystego powietrza, a co najważniejsze, może realizować wiele, wiele innych zadań. Nawet gospodarka odpadami, którą na dzień dzisiejszy wiemy, jak działa, ze względu na monopol niektórych firm, a my możemy praktycznie systemem in-house pomóc naszym mieszkańcom, żeby te ceny nawet za bioodpady nie tylko mogły być znacznie, znacznie niższe. O zielonej energii rozmawialiśmy dzisiaj z panem Józefem Kruczkiem, radnym Rady Powiatu Gliwickiego. Panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.